Z księgi wyjścia. Pan przemówił do Mojżesza: Ja jestem pan. Powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko, co ci powiedziałem. A Mojżesz tak się tłumaczył przed panem. Oto mówienie sprawia mi trudność. Jakże więc faraon zechce mnie słuchać? Pan odpowiedział Mojżeszowi. Oto ja uczynię cię jakby bogiem faraona, brat zaś twój, Aaron, będzie twoim prorokiem. Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkaże, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do faraona, ażeby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. Ja zaś uczynię nieustępliwym serce faraona i pomnożę moje znaki i moje cuda w kraju egipskim. Faraon nie usłucha was, to też wyciągnę moją rękę nad Egiptem i wywiodę z Egiptu moje zastępy, mój lud, synów Izraela spośród nich, wśród wielkich kar. I poznają Egipcjanie, że ja jestem pan, gdy wyciągnę rękę przeciw Egiptowi i wyprowadzę spośród nich Izraelitów. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak im Pan nakazał uczynić. Mojżesz liczył wtedy osiemdziesiąt lat, a Aaron zaś osiemdziesiąt trzy, gdy przemawiali do faraona. Pan tak powiedział do Mojżesza i Aarona: Jeśli Faraon powie wam tak Uczyńcie cud na waszą korzyść. Wtedy powiesz Aaronowi Weź laskę i rzuć ją przed faraonem a przemieni się w węża Mojżesz i Aaron przybyli do faraona i uczynili tak jak nakazał Pan i rzucił Aaron swoją laskę przed faraonem i jego sługami i zamieniła się w węża Wówczas faraon kazał przywołać mędrców i czarowników a wróżbici egipscy uczynili to samo dzięki swej tajemnej wiedzy i rzucił każdy z nich laskę, i zamieniły się w węże. Jednak laska Aarona połknęła ich laski. Mimo to serce faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, jak zapowiedział pan. Rzekł pan do Mojżesza: Serce faraona jest twarde. Wzbrania się wypuścić lud. Idź do faraona rano, gdy wyjdzie nad wodę. Pospiesz mu na spotkanie na brzeg Nilu. Weź do ręki laskę, która zamieniła się w węża. Powiedz mu: Pan, Bóg hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z rozkazem. Wypuść lud mój, by mi oddał cześć na pustyni. Oto dotąd nie posłuchałeś mnie. Tak mówi pan. Po tym poznasz, że ja jestem panem. Oto uderzę laską, którą mam w ręce, wody Nilu, a zamienią się w krew. Ryby Nilu poginą, a Nil wydawać będzie przykrą woń, także Egipcjanie nie będą mogli pić wody z Nilu. Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Aarona. Weź swoją laskę i wyciągnij rękę na wody Egiptu, na jego rzeki i na jego kanały, i na jego stawy. I na wszelkie jego zbiorowiska wód. Zamienią się w krew. I będzie krew w całej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i kamiennych. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wody Nilu na oczach faraona i sług jego. Woda Nilu zamieniła się w krew. Ryby rzeki wyginęły, a Nil, zaczął wydawać przykrą woń, także Egipcjanie nie mogli pić wody z nilu. Krew była w całym kraju egipskim. Lecz to samo uczynili czarownicy egipscy dzięki swej wiedzy tajemnej. Pozostało więc uparte serce Faraona i nie słuchał ich, jak to Pan zapowiedział. Faraon odwrócił się i poszedł do swego domu nie biorąc sobie tego do serca. Wszyscy Egipcjanie kopali w pobliżu Nilu, szukając wody do picia, bo nie mogli pić wody z Nilu. Upłynęło siedem dni od chwili, gdy pan uderzył Nil.